Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. A dziś słyszymy się w bardzo ciekawych okolicznościach, bo nie wiem jak u Was, ale u mnie pogoda zaszalała i za oknem widzę śnieg, mimo że mamy 2 kwietnia. Ponieważ prace nad odcinkiem Zbrodnia po polsku trochę się przeciągnęły i w związku z tym mam małe opóźnienie, postanowiłam, że w międzyczasie dogram Wam taki trochę luźniejszy odcinek, który wymaga ode mnie trochę mniej pracy, ale jest równie bardzo ważny, bo dotyczy Waszych historii odnośnie tego, jak byliście oszukiwani w internecie. Ale nie tylko, bo często też piszecie, jak to Wy kogoś oszukiwaliście w internecie i tłumaczycie, dlaczego tak było. Z góry też dziękuję za wszystkie Wasze maile z historiami. Jeżeli jakiegoś nie wykorzystałam, to się nie przejmujcie, ja też na bieżąco przeglądam te maile, wracam do nich co jakiś czas. Natomiast też do jednego odcinka nie jestem w stanie przeczytać wszystkich, dlatego też robię to stopniowo. No dobra, powoli przechodzimy do dzisiejszej historii, a jeśli chodzi o odcinek serii Zbrodnia po polsku, to usłyszycie go w przyszłym tygodniu i gościnnie pojawi się w nim Marcin z Kryminatorium. A jeśli chcecie znać dokładną datę, kiedy się pojawi, to zapraszam na moje social media, na przykład Instagram albo Facebooka, gdzie na pewno będę w pierwszej kolejności o tym informować. Przypominam, Facebook Kryminalne Historie, Instagram Kryminalne. Tyle tytułem wstępu i zapraszam do wysłuchania. Zanim przejdę jeszcze do Waszych historii, to chciałam wspomnieć o tym, że ostatnio zabawiłam się trochę w małego detektywa i postanowiłam sprawdzić, jak to się stało, że słowo catfish zostało użyte w kontekście osoby, która oszukuje w internecie, bo dosłownie to słowo oznacza sum, czyli taką rybę. Pozwoliłam sobie tę historię opowiedzieć na moim Instagramie, w Instastories, więc jeżeli Was to interesuje i chcecie zobaczyć, jak to przedstawiłam, to zapraszam na Instagram, tam w przypiętej relacji będzie ta historia. Ale w skrócie Wam powiem, że dużo wspólnego ma właśnie z tym program MTV, ten, który się nazywa Catfish i który został stworzony przez Niva i jego kolegę Maxa. Natomiast tak naprawdę wszystko zaczęło się od brata Niva i historii Niva, bo Niv także padł ofiarą oszustwa w internecie, którzy postanowili przygotować dokument na temat tej sprawy. On właśnie poprzedził ten program w MTV. Natomiast samo słowo porównanie wzięło się od jednej z osób, która występowała w tym dokumencie, męża kobiety, która właśnie była oszustką internetową. To jemu się tak skojarzyło. Brat Niva i jego kolega uznali, że to fajny pomysł i w związku z tym będą właśnie tak nazywać taką osobę i jakoś to się tak właśnie przyjęło. Dlaczego sum? No to jeżeli Was to interesuje, to dajcie znać, może kiedyś rozwinę albo po prostu zapraszam na Instagram. A druga sprawa, pomyślałam, że może chcielibyście, abym Wam opowiedziała historię Niva, czyli właśnie tego oszustwa, jak to się stało, że Niv padł ofiarą catfisha. Bo nie wiem, czy wiecie, ale on także właśnie został oszukany przez 40-letnią kobietę, która podawała się za nastolatkę. Więc jeżeli chcielibyście, żebym poruszyła tę historię, to dajcie znać w komentarzach. Ona w zasadzie całkiem dobrze się kończy, ale myślę, że jest równie interesująca, przynajmniej dla mnie, dlatego jeżeli i dla Was to dajcie znać, to przemyślę, może właśnie też nagram na ten temat odcinek. Tyle ode mnie, jeżeli chodzi o ciekawostki, a teraz czas na Wasze historie. Wybrałam 4 maile, 2 odnośnie bycia oszukiwanym w internecie i 2 odnośnie oszukiwania w internecie. Jeśli chodzi o długość tych historii, to pierwsze 2 będą krótsze, potem będzie dłuższa i na końcu znowu krótsza. I oczywiście, jak to w przypadku tych maili, zmieniam dane, więc jak coś, to pamiętajcie, że te dane zostały zmienione. Pierwsza będzie historia Patrycji. Miałam 12 lat. Mogły być to czasy gimnazjum. Modne wówczas stały się fikcyjne konta na naszej klasie. W swojej historii założyłam ich kilka. Krążyły wokół uniwersum modnych w tym czasie książek, filmów czy seriali. Pisało się z obcymi ludźmi w roli wymyślonej postaci i tworzyło wirtualne opowieści. Nie wydawało mi się to groźne. Początkowo zakładałam kobiece konta. Powstawały na nich niezbyt ciekawe, banalne, wręcz dziecinne bajeczki. Ale jak to się mówi, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Przyszła kolej na bardziej rozwinięte opowieści. Zaczęliśmy je pisać w prywatnych wiadomościach z powodu długości oraz fabuły. Jak teraz na to spoglądam z perspektywy czasu, często był to zwyczajny cyberseks, tylko wtedy jeszcze nie zdawałam sobie z tego sprawy. Przyszedł czas na kolejny poziom wtajemniczenia. Do fikcyjnych opowieści włączyły się rozmowy autorów.
poznawanie osób, które stoją za wyobrażonymi postaciami. Nadal nie widziałam w tym niczego groźnego. W pewnym momencie jednak poczułam, że pisząc wyobrażonymi męskimi postaciami, nie dają mi one przyjemności, jeśli chodzi o pisanie o sprawach intymnych. Miałam wrażenie, że lepiej wiem, czego pragną dziewczyny i będę lepszym, fikcyjnym mężczyzną. Założyłam pierwsze męskie konto fikcyjne i pewnie nadal nie byłoby to nic groźnego, ale połączmy fakt posiadania męskiego fikcyjnego konta z rozmowami autorów. Chcąc wypaść bardziej wiarygodnie, podpisałam, iż owe konto prowadzone jest przez chłopaka. Nadała mu tożsamość, imię, wiek, nawet wygląd. Wszystko po to, żeby móc pisać na przestrzeni autorskiej jako chłopak. W ten sposób poznałam ją. Nawet nie pamiętam dziś jej imienia. Powiedzmy więc, że była to Ania. Pisałam z nią początkowo fikcyjne historie. Potem przeszliśmy do prywatnych rozmów. Była wrażliwą nastolatką, która chętnie zwierzała się swojemu nowemu koledze ze swoich problemów. A on był dla niej początkowo przyjacielem, a potem nawet czymś więcej. Pisałyśmy o bardzo intymnych sprawach. Ania przyznała, że się we mnie zakochała, a ja jako ten chłopak odpisałam, że ja w niej też i że koniecznie musimy się spotkać. Ale mieliśmy kilkanaście lat i wiele kilometrów do siebie, więc na całe szczęście bliskie spotkanie nie wchodziło w tym czasie w grę. Czułam się wówczas coraz gorzej z tym, że oszukuję biedną, zakochaną w nieistniejącym człowieku dziewczynę. Nie chciałam jednak przyznawać się do swojego oszustwa. Wprowadziłam więc na scenę kolejną osobę. Kuzynkę owego chłopaka. Prawdziwą siebie. Stworzyłam z Anią kolejną historię, a potem zaprzyjaźniłam się z nią prywatnie. Byłam bardzo ostrożna, by nie wzbudzić jej podejrzeń, że piszę z jedną i tą samą osobą ukrytą pod dwoma profilami. Opowiadałam jej o moim kuzynie, o tym, że on wciąż o niej opowiada, że kłóci się z rodzicami, że chciałby do niej pojechać. Ania była oczarowana tym, że mój kuzyn tak o nią walczy. Przyszedł jednak czas, aby jakoś się z tego wycofać. Wymyśliłam więc kolejną historyjkę o tym, jak rodzice mojego kuzyna zaczęli pracować za granicą i planują, że on też się do nich wyprowadzi. Trwało to kolejne kilka tygodni, ale było bardziej wiarygodne. Później konto mojego kuzyna nagle zniknęło, a ja wytłumaczyłam to Ani, że próbował uciec z domu, aby pojechać do niej, bo tak bardzo ją kocha. Ale mama go na tym przyłapała, zrobiła mu prawdziwe piekło w domu, usunęła wszystkie konta na portalach, a następnie kupiła bilet na samolot i został przymuszony do wyprowadzki z rodzicami i ma potężny szlaban na wszelkie kontakty. Ania była zdruzgotana. Mi zaś ulżyło, że jedna postać zeszła ze sceny. Pisałyśmy jeszcze kilka miesięcy, jako dziewczyny. Parę razy przekazałam jej pozdrowienie od kuzyna, mówiłam, że się zmienił. W końcu powiedziałam jej, że poznał dziewczynę, tam za granicą, a nie było bardzo przykro. Nasz kontakt w końcu naturalnie się rozjechał. Pisałyśmy coraz rzadziej, aż w końcu całkowicie przestałyśmy. Parokrotnie jeszcze później wpadłam w pułapkę kreowania męskiej tożsamości, ale już nie na taką skalę, jak w przypadku Ani. Byliśmy w sumie jeszcze wtedy dziećmi, ale nie wiem, jaki wpływ na nią miała ta historia. Nigdy nie dowiedziała się, że ten chłopak nie istniał, a ja wobec tego wciąż jeszcze czasami czuję wyrzuty sumienia, a jednocześnie jestem w szoku. Jak nastolatce mogła przyjść do głowy tak złożona intryga? Jeśli dzieci potrafią zrobić coś takiego innym dzieciom, to co mogą zrobić im dorośli? I to tyle od Patrycji. Jestem ciekawa, co wy sądzicie o tej sprawie, o tej jej historii w zasadzie. Przyznam, że chyba bardzo wczułam się w rolę Ani. Miałam w głowie, jak ja byłam oszukiwana i właśnie tak się zastanawiałam, jak mój catfish sobie planował całą tą intrygę. I faktycznie myśl o tym, że wtedy byliśmy nastolatkami, jest przerażająca. Ale jednocześnie pokazuje, że wiek to żadne ograniczenie co do tego, kto i kogo oszukuje. Jednocześnie dziękuję, Patrycja, że się z nami tym podzieliłaś, bo myślę, że to też trochę rozjaśnia, dlaczego ludzie oszukują. Nie jest łatwo pogodzić się z tym, że zostało się oszukanym, ale gdy człowiek chociaż trochę zaczyna rozumieć motywację tej osoby, to przynajmniej moim zdaniem robi się to trochę łatwiejsze do zaakceptowania. I przy okazji przypominam, że jeżeli wypadliście ofiarą kogoś, kto was oszukał, to to jest jego wina, nie wasza. Teraz czas na drugą historię. Tym razem będzie to historia Agnieszki. Cześć, nazywam się Agnieszka i chciałabym opowiedzieć historię, która przytrafiła mi się jakiś czas temu.
Tutaj dopowiadam ja, bo Agnieszka wcześniej napisała, miała wtedy 18 lat. Swojego czasu spędzałam mnóstwo czasu, poznając osoby w internecie. Było to, myślę, spowodowane moją fobią społeczną, ale jednak bardzo pragnęłam czuć się przez kogoś lubiana i akceptowana. I nie zaprzeczam, że przez internet poznałam mnóstwo wspaniałych osób, z którymi udało mi się spotkać w prawdziwym życiu. Między innymi jest nim mój chłopak, którego poznałam na Tinderze i tak się składa, że jesteśmy już razem w prawie 4-letnim związku i mieszkamy razem z naszym pieskiem. Lecz nie o tym moja dzisiejsza z pewnością wyjątkowa historia. Poznałam poprzez któryś z portali internetowych chłopaka. Był nim 20-letni Patryk. Dodaliśmy się na Snapie, zamieniliśmy parę zdań i w sumie na tym się skończyło. Zaznaczę, że nie angażowałam się specjalnie jakoś w tę znajomość i zniknęła w masie innych powiadomień na Snapie. Wysyłałam codziennie swoje zdjęcie w cudzysłowie na dni. Patryk na nie odpisywał licznie, komplementując mnie, więc zaczęłam wymieniać z nim wiadomości, żeby wysłał mi swoje zdjęcie. Zawsze jednak wysyłał je w wiadomości prywatnej, a nie wysyłając mi Snapa. Dla osób, które nie wiedzą, są to zdjęcia robione na bieżąco i wysyłane. Zaczęłam przeglądać zdjęcia i coś zaczęło mi nie pasować. Mężczyźni ze zdjęć nieco się różnili, ale niech pierwszy rzuci kamieniem ten, co nie różni się na swoich zdjęciach. Zwłaszcza w dobie dostępu do aplikacji oprawiających zdjęcia i filtrów. Już wtedy czułam, że owy Patryk nie jest osobą, za którą się podaje. Nie zdradzałam z początku swoich obaw, bo z myślą internetowego detektywa obrałam sobie za cel rozwiązanie tej zagadki. Zaczepiłam go mówiąc, że bardzo mi się podoba jego róża na przedramieniu, ale na zdjęciu nie jest dobrze widoczna i czy prześle mi zdjęcie tatuażu. Na co Patryk odparł wymijająco, że już ją usunął miesiąc temu. Jako, że jestem początkującą tatuażystką, wydało mi się to podejrzane, bo wiem, z czym się wiąże usuwanie tatuażu. I jak długotrwałym procesem może to być, a był to chłopak zaledwie 20-letni. Muszę przyznać, że osobowość Patryka nie przypadła mi jednak do gustu. I może to zabrzmieć nieco egoistycznie, ale jako miłośniczka psychologii bardzo chciałam się dowiedzieć, co kryje się za tym oszustwem. Zaczęłam z nim więcej pisać, a nawet rozmawiać przez telefon. Któregoś dnia Patryk zwierzył mi się, że nie chce mi wysyłać swoich bieżących zdjęć, ponieważ jest chory na raka. I nie wygląda w tym momencie za dobrze. Patryk jednak nie był świadomy, że cały czas na Snapie miał udostępnioną swoją lokalizację. I mówiąc, że przebywa w szpitalu w Warszawie, tak naprawdę nie był w ogóle w Warszawie. Ba, nawet tym bardziej w pobliżu żadnego szpitala. Przez ten czas zebrałam kilka nieścisłości i raniło mnie to, że ten młody chłopak kłamał mi prosto w twarz. I nawet podczas rozmów telefonicznych wynajdował co chwilę nowe wymówki. Byłam nieustępliwa i przysłowiowo go cisnęłam, żeby dowiedzieć się prawdy. Nie było to łatwe, ale z czasem zdobyłam jego zaufanie. Powiedziałam mu, że go lubię za to, jaki jest, jak się z nim rozmawia, a nie za to, jakie zdjęcia mi wysyła. Że rozumiem, że powodem tego oszustwa może być dużo rzeczy, na przykład niska samoocena i chciałabym mu jakoś pomóc, zrozumieć, co do tego go doprowadziło. Patryk w końcu zmiękł i przyznał mi się do tego i nawet wysłał swoje prawdziwe zdjęcia, a tego, czego się o nim dowiedziałam, w życiu bym się nie spodziewała. Był to chłopak niepełnosprawny, jeżdżący na wózku inwalidzkim. Szybko wytłumaczyłam mu, że jest wartościową osobą i że ludzie z niepełnosprawnością są wśród nas. I nie ma żadnych przeszkód, żeby znalazł osobę, która pokocha go za to, kim jest naprawdę. Niestety, to nie wszystko. Patryk przyznał mi się, że tak naprawdę to ma dziewczynę, która mieszka 300 km od niego. Bardzo się kochają i są już razem 2 lata. Wiedziałam, że Patryk, mimo iż jeździ na wózku od małego, jest sprawny fizycznie i nie ma większego problemu z codziennymi czynnościami, zapewniłam go, że to nie jest przeszkoda i jest mnóstwo takich szczęśliwych związków. Może nie w tym momencie, ale mówiłam mu, że za jakiś czas może zamieszkają razem, będą blisko siebie i będą szczęśliwi. Patryk powiedział jednak, że nie jest to możliwe. Zdziwiona zapytałam dlaczego, na co on powiedział, że jego dziewczyna również porusza się na wózku inwalidzkim i w przeciwieństwie do niego nie jest samodzielna, potrzebuje cały czas pomocy swoich rodziców, a on jako osoba niepełnosprawna nie był w stanie się nią opiekować. Bardzo poruszyła mnie ta historia, chciałam być dla Patryka oparciem i jakoś mu pomóc, jednak po czasie kontakt nam się urwał, samoistnie. Poza tym samej było mi ciężko ciągnąć te relacje dalej, bo z tyłu głowy miałam to, że jakby nie patrzeć, oszukiwał mnie od początku. Oszustwo jest oszustwem i ciężko usprawiedliwiać takie czyny, ale znając całą sytuację, można zobaczyć, że nie każdy katwisz jest zuchwałą osobą, która chce zabawić się naszym kosztem. A często są to osoby z problemami. Nie wiem, co z Patrykiem się teraz dzieje, jednak wierzę w to, że jest szczęśliwy i pokazałam mu, że w internecie nie musi nikogo udawać.
I mimo tego, że mówił, że nie chce skończyć z udawaniem kogoś innego, bo tak mu lepiej, to jednak przemyślał to sobie i już nie oszukiwał dalej kolejnych osób, które mogły być pokrzywdzone. Dziękuję za wysłuchanie mojej historii, Agnieszka. Bardzo dziękuję, że zechciałaś się z nami podzielić tą historią. I przyznam, że też byłam zaciekawiona, czy uda ci się odkryć prawdę. Jednocześnie bardzo się cieszę, że pokazałaś takie oblicze oszukiwania w internecie. I zgadzam się z tobą, że często wynika to z tego, że ktoś się nie akceptuje i ma zaniżoną wartość własnej osoby. Gratuluję ci też za bardzo taką empatyczną reakcję, że mimo wszystko chciałaś dać mu wsparcie i powiedzieć mu, że nie ma się czego wstydzić, bo to prawda. Również liczę, że ostatecznie Patryk sobie to przemyślał i jednak już nikogo nie oszukiwał. W każdym razie uważam, że zrobiłaś tak, jak najlepiej umiałaś w tym momencie i naprawdę świetnie się zachowałaś. A wy co sądzicie o tych dwóch sprawach, które do tej pory wam opowiedziałam? Jestem też ciekawa właśnie, jak wy na to patrzycie. I od razu uprzedzę, że jeżeli chcecie jeszcze podsyłać swoje historie, to oczywiście dalej możecie. Nie obiecuję, kiedy pojawi się znowu taki odcinek, ale na pewno za jakiś czas pojawi. Teraz przejdziemy do trochę dłuższej historii, więc zapraszam was na trzecią opowieść. Tym razem będzie od Dagmary. Jest to chyba małe połączenie catfishingu oraz niebezpieczeństwa w sieci, które dotyczy osoby niepełnoletniej. Chciałabym, by była pewnego rodzaju przestrogą. Pamiętajcie, by rozmawiać ze swoim dzieckiem o tym, co i kogo może znaleźć w internecie. O tym, że nie każdy musi być tym, za kogo się podaje. Że nie każdy ma wobec nas dobre intencje. Ta historia siedzi mi w głowie od lat i czuję ulgę w tym, że mogę ją opowiedzieć. I być może w jakiś sposób wesprzeć kogoś, kto był w podobnej sytuacji, czy być swego rodzaju ostrzeżeniem. Wszystko zaczęło się na początku 2014 roku, na granicy moich 13 i 14 urodzin. Chodziłam wtedy do gimnazjum i był to dla mnie ciężki czas. Moja samoocena była równa zeru. Czułam się ze sobą bardzo źle. Po nocach potrafiłam płakać nad tym, jak wyglądam i wstydziłam się siebie. Przy tym jednak już wtedy marzyłam o miłości, o kimś, kto mnie zaakceptuje i powie, że wyglądam dobrze. Ale nie oznaczało to wcale, że byłam dojrzała emocjonalnie, wręcz przeciwnie. W szkole byłam cichą osobą, bez większej liczby znajomych, pewnego rodzaju odrzutkiem. Pamiętam jak raz, pewien chłopak z klasy dowiedział się, że mi się podoba. Powiedział mi wtedy wprost, przed całą grupą, że wolałby być z innym chłopakiem niż ze mną. Dla innych było to bardzo śmieszne, a dla mnie niesamowicie upokarzające i na długi czas zupełnie nikt nie dowiadywał się niczego na temat moich uczuć. Właściwie trwało to do momentu, w którym odkryłam znajomości internetowe. Miały one dla mnie jeden ogromny plus. Człowiek po drugiej stronie nie znał ludzi z mojego otoczenia, więc nie mógł im nic powiedzieć na mój temat, tak jak oni nie mogli jemu. Poza tym łatwiej opowiadać takiej osobie o swoich problemach i uczuciach. W tym właśnie czasie korzystałam ze strony Movie Star Planet, która jest przeglądarkową grą, a jedną z jej możliwości jest rozmawianie z innymi graczami. Tak poznałam Antoniego, mojego rówieśnika. Rozmawiało nam się bardzo dobrze, z tego powodu przeszliśmy bardzo szybko na gadu-gadu i tam nasza znajomość zaczęła rozkwitać. Od początku prowadził narrację, w której zaznaczył, że bardzo się wstydzi tego, jak wygląda i przez to nie chce wysyłać swoich zdjęć, a ja przyjęłam to do wiadomości. Człowiek ten kupił mnie bardzo szybko. Wydaje mi się, że spostrzegł moją naiwność. Tylko gdy zaczynał mi pisać, że jestem bardzo ładna, żebym przestała o sobie brzydko mówić, ja na to reagowałam bardzo pozytywnie. Byłam w stanie zapomnieć o wszystkich ewentualnych wątpliwościach. Pisaliśmy praktycznie non-stop, gdy tylko oboje mieliśmy dostęp do internetu. Był kimś, kogo wtedy potrzebowałam. Chłopakiem mną zainteresowanym, który mnie wspierał. Cokolwiek nie zrobiłam, dla niego wszystko było super. Zawsze utwierdzał mnie w moich przekonaniach. Był dla mnie wtedy jedyną ostoją, człowiekiem, dzięki któremu miałam ochotę wstawać rano i kolejny raz iść do szkoły, której bardzo nie lubiłam. Na początku nic, co pisał, nie wydawało mi się podejrzane. Nigdy nie prosił mnie o moje zdjęcia, nigdy nie rozpoczynał dziwnych czy erotycznych tematów. Był czarujący w swoich słowach, wiedział co i jak napisać, bym poczuła się dobrze. Pół roku po tym, jak zaczęliśmy rozmawiać, pomyślałam na poważnie, że coś do niego czuję. Było to dla mnie głupie, zauroczyć się w chłopaku, którego nigdy nie widziałam na oczy, gdzie nasza relacja ograniczała się do rozmów tekstowych. Wysyłał mi czasem zdjęcia różnych rzeczy, jednak nigdy swojej twarzy. To on wbił mi do głowy, że nie muszę się bać mówić mu o sobie. No bo komu miałabym to powiedzieć?
Wtedy było to dla mnie przekonywujące. Umiałam powiedzieć mu o wszystkim, każdym, nawet najmniejszym problemie, a on zawsze mnie wspierał. W końcu zaczęłam podsuwać mu to, że mi się podoba. Jednak usłyszałam od niego jedynie, bym się zastanowiła, lepiej odpuściła. On mieszka daleko i nawet nie ma odwagi do tego, by się pokazać i nie zasługuje na mnie. Tak mi się wtedy tłumaczył. To był dla mnie mały cios, bo od razu pomyślałam, że jeżeli on nie chce, to najpewniej nikt nigdy nie odwzajemni mojego uczucia. Wszystko zwalałam na swój wygląd. To chyba był jeden z gorszych okresów. Nie wiedziałam jednak jeszcze wtedy, do czego to doprowadzi. Antoni na jakiś czas się zdystansował, co było dla mnie trudne, bo był bardzo znaczną częścią mojego życia, która odpowiadała za poczucie szczęścia. Wtedy, jakoś w okolicach 15 urodzin, zaczęłam korzystać z funkcji losowania ludzi na gadu-gadu. Polegało to na tym, że dostosowując się pod nasze kryteria, aplikacja szukała osoby, która w tym samym momencie także kogoś szukała. Mogliśmy wybrać płeć oraz wiek szukanej osoby. Chociaż przez to, że większość zaznaczała wyszukiwanie płci przeciwnej, to i tak wyskakiwali mi praktycznie sami faceci. Niezależnie od tego, jak to ustawiałam. Miałam też kryterium od 15 do 20-25 lat. Tutaj nie pamiętam dokładnie. Gdy się kogoś wyszukało, wyskakiwały takie informacje jak płeć, wiek, krótki opis, który tworzyło się samodzielnie oraz zdjęcie profilowe. Warto zaznaczyć, że aplikacja nie była specjalnie monitorowana. Była tam masa ludzi, którzy na profilowe ustawiali zdjęcia swoich przyrodzeń i tak je też wysyłali do obcych ludzi z zaskoczenia. I nieważne dla nich było to, czy dana osoba ma 20 lat, czy 12. Bo chociaż minimalnym było 15 lat, to każdy był świadom, że korzystają z tego młodsi użytkownicy. Teksty w stylu, hej, chcesz zobaczyć, jak bawię się swoim? I tak dalej były na porządku dziennym i człowiek z czasem zaczął się do nich przyzwyczajać. Dziennie można było napisać nawet do kilkunastu osób. Ale w moim przypadku żadna z tych relacji nie przetrwała na dłuższą metę. Zauważyłam za to, że jest tam wiele zdesperowanych mężczyzn, którzy zrobią bardzo dużo za trochę bardziej intymną rozmowę, nie mówiąc o zdjęciach. Jednak po czasie Antoni znów zaczął ze mną rozmawiać, udając, że tematu wcześniejszego o moim zauroczeniu nie było. A jeżeli tylko zaczynałam pisać cokolwiek, to on go ucinał. Wtedy też zaczęłam mieć co do niego wątpliwości. Chociaż nie były one na początku czymś dużym, czymś, czym zaczęłabym się martwić. Przestało pasować mi to, że nie chcę w ogóle się pokazać, a jeszcze gwałtowniej reaguję na pomysł, by porozmawiać przez telefon. Mimo to nie potrafiłam być zła. Wystarczyłoby znów nazwał mnie piękną księżniczką i kolejny raz zalewało mnie szczęście. Kolejny raz jedynie ulokowane w tym człowieku. Chociaż cały czas czułam się odrzucana, niechciana tak naprawdę przez nikogo i to się pogłębiało. Nikt nie zauważył, że coś jest nie tak. Gdy zaczęłam mieć co do niego wątpliwości i napisałam mu, że po prostu chciałabym mieć pewność co do tego, że istnieje, on zniknął. I to jeszcze poprzedzając wszystko tym, że u niego jest bardzo źle, że nie potrafi sobie ze wszystkim poradzić, a dodatkowo czuje, że zniszczył moje zaufanie do niego. Już kiedyś w poprzednich wiadomościach pisał różne rzeczy, które mogły sugerować, że coś sobie zrobi. Dlatego to zniknięcie bardzo mnie zmartwiło. Po czasie postanowiłam napisać do jego znajomej. Kiedyś podał mi jej nazwę, jednak nigdy ze sobą nie pisałyśmy. Zaskoczyło mnie to, ile o mnie wie. Podobno Antoni dużo o mnie opowiadał. To była dla mnie kolejna podejrzana rzecz. Dowiedziałam się, że przedawkował leki i leży w szpitalu. Ale nic poważnego mu się nie stało i za jakiś czas znów będzie mógł do mnie napisać. Napisała mi też, żebym nie robiła sobie nadziei, bo on w ogóle nie jest zainteresowany związkiem. To mnie zmartwiło, bo znaczyłoby, że naprawdę dużo powiedział tej swojej koleżance. Dużo więcej, niż bym tego chciała. Postanowiłam po prostu zaczekać i być może spróbować innej relacji. Podświadomie szukałam kolejny raz kogoś, kto da mi to poczucie szczęścia. Napisze mi, że jestem ładna, bym chociaż przez minutę się tak czuła. Podczas jednej z zabaw losowanie ludzi na gadu-gadu poznałam Arka. On był inny niż Antoni. Lubił tematy erotyczne i nie krył się z tym. Trochę mi to przeszkadzało, jednak w innych sferach nasze rozmowy się kleiły, dlatego nie potrafiłam przestać. Ja miałam wtedy 15 lat, Arek 19. To on mnie wprowadził w różne dziwne tematy, w których nie czułam się ani trochę dobrze. Z drugiej strony zauważyłam, że te wymiany zdań mu się bardzo podobają. Mówił mi, że jestem taka super, potrafię rozmawiać o takich rzeczach. Powtarzał też, że to musi zostać między nami, że to jest coś naszego, coś intymnego i dałam mu się zmanipulować. Z czasem zaczął mi wysyłać swoje zdjęcia.
tu jednak jestem pewna, że były jego, ponieważ wiedziałam, jak ma na imię i nazwisko. Jakiś czas po wszystkich wydarzeniach widziałam go na Facebooku, a nie tak dawno jakimś cudem udało mi się go spotkać przypadkiem na ulicy. Jednak wracając, zaczął wysyłać mi zdjęcia, na początku dość niewinne. Szybko przerodziły się w obrazki przedstawiające nagość. Było to dla mnie na początku bardzo ciężkie, bo chociaż byłam przyzwyczajona do takich zdjęć, to nigdy nie było od osoby, którą znam, która dodatkowo je podpisuje w obrzydliwy sposób pokroju „Myślałem wtedy o tobie, wyobrażałem sobie ciebie”. Czułam się z tym niesamowicie źle, ale cały czas nie potrafiłam przerwać tej relacji. On zaczął mnie namawiać na to, abym i ja mu coś wysłała, na co na początku kategorycznie się nie zgadzałam. Jego zdjęcia przerodziły się w filmiki. Pisałam mu o tym, że mi się podobają, chociaż ani razu ich nie obejrzałam. Widziałam, jak to lubi. Pewnego dnia napisał mi, że mu się podobam. Chciałby mieć taką dziewczynę jak ja, z wyglądu i charakteru. Wtedy coś we mnie pękło, bo pierwszy raz ktoś napisał coś pozytywnego o moim wyglądzie w takim kontekście. Myślę, że moje poczucie własnej wartości i ogromne kompleksy w dużej mierze doprowadziły do tej sytuacji. Byłam naiwna i kupowałam wszystko, co Arek wykorzystał jak tylko mógł i udało mu się to. Po licznych namowach dodawał do swoich argumentów, że gdybym ja go lubiła tak jak on mnie, to bym mu pokazała biust. Zaczął mnie szantażować emocjonalnie, pisać, że chyba w takim razie musi sobie znaleźć inną koleżankę i tak dalej. W końcu niestety udało mu się mnie namówić i wysłałam mu to nagie zdjęcie. Jego reakcja, to jak był zachwycony i szczęśliwy, mnie mocno dziwiła i w pewnym sensie cieszyła. Chociaż nie umiem opisać tego, jak bardzo obrzydziłam się sobą. Pomyślałam sobie wtedy, że może chociaż w ten sposób jestem w stanie kogoś zadowolić jako osoba. Może teraz jestem komuś jakkolwiek potrzebna. W tym momencie przerywam czytanie listu i zabieram głos. Chciałam kurczę powiedzieć, że to mnie mocno poruszyło. I w ogóle mam ochotę tego Arka spotkać i powiedzieć mu, co o nim myślę. Jestem przerażona po prostu tym, co czytam, a jednocześnie tak bardzo potrafię się wczuć to, co piszesz, Dagmaro. I to, co mogę jedynie zrobić, to chciałabym cię tak teraz wirtualnie przytulić i powiedzieć, że to nie była twoja wina, absolutnie. Po prostu gdzieś po drodze zawiodło cię wiele osób. A przy okazji, jeżeli słuchają mnie rodzice, a jestem pewna, że mnie słuchają, to... I pamiętajcie o tym, że choć nastolatkowie często zachowują się w taki sposób, jakby było im wszystko jedno, to jednak bardzo potrzebują waszej uwagi. Zwłaszcza, że w tym okresie większość z nas czuła się niedowartościowana, niepotrzebna często, nieatrakcyjna. I to, co mówili o nas inni, miało ogromne znaczenie. Naprawdę strasznie mi przykro, że to czytam. Nie powinno w ogóle dojść do takiej sytuacji. Natomiast jeżeli słuchają mnie jacyś nastolatkowie, nie wiem, czy się słyszymy, czy w ogóle tu jesteście, to pamiętajcie, że to jest tylko pewien okres w życiu i ten wasz obraz siebie jest naprawdę zaburzony. I jest dużo lepiej niż myślicie. I absolutnie nigdy nie ufajcie komuś, kto prosi was o nagie zdjęcia i nie wysyłajcie ich, błagam was. Naprawdę, nieważne, czy to jest wasz chłopak, czy to jest właśnie obca osoba z internetu, absolutnie nigdy żadnych nagich zdjęć nikomu nie wysyłajcie. I to nie dotyczy tylko nastolatków, mówię także właściwie i do dorosłych. Dorośli także nikomu nie wysyłajcie takich zdjęć, nawet jeżeli komuś ufacie. Okej, wracam do czytania maila, ale musiałam to skomentować, bo już nie mogłam. Ale on zaczął mnie szantażować moim zdjęciem i tym, że jeżeli nie wyślę mu więcej, tym razem dołu, to znajdzie moich znajomych i im to wyślę. Mimo tego, że nie wiedział, jak mam na nazwisko, gdzie mieszkam, a zdjęcia zawsze robiłam bez twarzy, bez niczego, przez co można byłoby mnie rozpoznać, to bałam się bardzo. Dlatego wysyłałam mu kolejne. Pisał mi, że to nasz wspólny sekret, a przecież zadowalamy się wspólnie i nawet pokazując, jak mi ufa, wysłał filmik wiadomojaki, na którym także widać jego twarz. Z perspektywy czasu jest to dla mnie abstrakcyjne. Facet był już dorosły, a ja cały czas miałam 15 lat. Utknęłam w tym jak tylko można, brzydziłam się sobą i nim. Nie czułam jakiegokolwiek podniecenia w związku z tym, nie byłam na takie coś gotowa. Doprowadziło mnie to na skraj i do bardzo ponurych myśli. On pisał mi, że teraz chce moich zdjęć i jest to moja wina, bo go podniecam, bo jestem zwykłą dziwką. I to darmową. Jak głupia to robiłam, nie wiedziałam nawet kogo w tej sytuacji mogłabym poprosić o pomoc. Przyznanie się do robienia takich rzeczy wymaga odwagi i niesamowitego poczucia zaufania do drugiej osoby. Ja takiego nie miałam.
Wiedziałam, że rodzice mogą źle zareagować, załamać się czy nawet obwiniać, zwłaszcza mama. Arek zaczął proponować spotkanie, kierując je na to, by zrobić razem to pierwszy raz. Sugerował mi nawet, że za to zapłaci i oczywiście nikomu nie powie. Pewnego dnia po prostu nie wytrzymałam i go zablokowałam. Wiem, że brzmi to strasznie, ale pomyślałam sobie wtedy, że dalej tego nie wytrzymam i albo się od niego odetnę, albo zwariuję. A jeżeli faktycznie mnie znajdzie i wyślę te zdjęcia innym, to po prostu się zabiję. Nie znalazł. Na ulicy też po latach mnie nie rozpoznał. Teraz wiem, jak dla niego skończyłoby się to, gdyby ktokolwiek dowiedział się, że wymuszał od nieletniej nagie zdjęcia i trzymał je u siebie. Wtedy nie byłam tego świadoma. Ta znajomość kosztowała mnie więcej niż chyba cokolwiek innego w życiu. Wykorzystania seksualne zostawiają urazę, która potrafi siedzieć do końca życia i przypominać o sobie raz na jakiś czas. W międzyczasie wrócił Antoni, znowu będąc tym miłym chłopakiem. Zauważyłam, że gdy piszę z jego znajomą i nim naraz, to nigdy nie piszę w tym samym momencie. Gadu-gadu pokazywało na dole konwersacji informacje o tym, czy ktoś aktualnie coś pisze. Zawsze albo on, albo ona. W końcu w 100% wyłożyłam swoje wątpliwości. Byłam tym wszystkim tak bardzo zmęczona. Bałam się, że przez Arka z dnia na dzień ludzie dowiedzą się o moim najwstydliwszym sekrecie. Bałam się, że Antoni, który prawie 2 lata był moim najlepszym przyjacielem, okaże się być kłamcą i to kłamcą, do którego cały czas jak głupia coś czułam. No i przyznał się. Napisał, że nie ma na imię Antoni, że nie ma 15 lat, oba konta należą do niego, nigdy nie był w szpitalu. Jednak nie może mi powiedzieć, kim jest. Po prostu nie może mi tego zrobić. Po tym krótkim wyjaśnieniu zwyczajnie mnie zablokował na obu kontach, kończąc naszą znajomość tekstem „Przepraszam”. Do dziś nie wiem, z kim pisałam. Może z 20-letnią dziewczyną, albo z 40-letnim facetem. Po tym odinstalowałam gadu-gadu. Odsunęłam się od znajomości internetowych. Długo zajęło mi przepracowanie tego, co się stało. Musiałam chodzić do psychiatry oraz w późniejszym czasie do seksuologa, ale udało mi się wyjść na prostą. Teraz mam chłopaka, który mnie kocha, akceptuje i cały czas jest ze mną. A ja nauczyłam się, że nie mogę całej wartości siebie i swojego szczęścia opierać na innym człowieku. Niestety, w tamtym czasie nikt nie powiedział mi, jakie zagrożenie nosi za sobą internet. Nikt nie powiedział, jak i po co chronić swoje dane. Nikt nie zwracał uwagi, co dzieje się na aplikacjach tego pokroju, gdzie moja historia to tylko jedna z wielu podobnych. Niestety, niektóre z nich kończyły się dużo gorzej, ale nikt nie nagłośnił tego, że tam, a także na innych aplikacjach, nieletnie i nieletni wysyłają swoje zdjęcia bez ubrań w jednoznacznych sytuacjach. Wielu wiedziało, znając powagę sytuacji. Ja odważyłam się to wszystko napisać dopiero teraz. Teraz jestem świadoma, że to nie ja byłam winna. Wiem, że byłam ofiarą. Pamiętajcie proszę, by rozmawiać z dziećmi na ten temat, bo ludzie zapominają, jak wiele niebezpiecznych osób można spotkać na Facebooku, w grze internetowej dla nastolatków, czy na ogólnodostępnym komunikatorze. Wiem, że część z was sobie teraz pomyśli, moje dziecko nie wysyłałoby takich zdjęć. Ale nie wiecie, kogo historii aktualnie słuchacie. Nie możecie być pewni takich rzeczy. Zbyt dużo zła już i tak z takich powodów się wydarzyło. Dlatego właśnie chciałam się z wami tym podzielić. Jest to trudne, zwłaszcza przyznanie się przed samą sobą, ale w pewien sposób aktualnie potrafię myśleć o tym pozytywnie. W kontekście tego, że być może opowiedzenie tej historii uratuje chociaż może jedną osobę. To już dużo. Trzymajcie się wszyscy ciepło. Zostawiłam tu chwilę ciszy, bo chciałam, żeby te słowa wybrzmiały. Dagmar ma rację. Nie wiecie, kogo historii aktualnie słuchaliście. Nie będę się powtarzać, bo z grubsza swoje przemyślenia już powiedziałam, ale jedną kwestię nakreślę jeszcze raz. Nigdy nie wysyłajcie swoich nagich zdjęć. I potwierdzam po raz kolejny, to nigdy nie jest wina ofiary. Oczywiście możemy zadbać o to, aby jak najmniejsze było ryzyko, że coś nam się przydarzy, ale nie jest to naszą winą. Winny jest zawsze tylko sprawca, pamiętajcie. Okej, i przed nami 4. historia, ostatnia na dzisiaj. Tym razem od Weroniki, która była catfishem. Hej, już parę razy chciałam napisać tu swoją historię, ale ciężko mi się było przemóc, bo jest dla mnie żenująca. Jednak jak miałam jakieś 13-14 lat, sama stałam się catfishem. Historia zaczęła się od tego, że razem z przyjaciółką miałyśmy fake konto na Facebooku. Wtedy Facebook jeszcze raczkował.
Z tego kąta zdarzało nam się pisać do chłopaków, którzy nam się podobali, ale cieszyli się dużą popularnością wśród nastolatków i ja osobiście wiedziałam, że nie mam szans. Nie wiem, czym kierowała się moja przyjaciółka, bo ona jest przepiękna i też cieszyła się dużą popularnością w tamtym czasie. No ale pewnego dnia, przeglądając Facebooka, wpadłam na profil Marcina i bardzo mi się spodobał. Postanowiłam, że napiszę do niego z tego właśnie fake konta. Były tam zdjęcia bardzo ładnej dziewczyny, znalezione w internecie, ale imię i nazwisko było dość zabawne, więc dziwi mnie teraz, że ktoś się na to złapał. O dziwo, rozmowa od początku bardzo się kleiła i przeszliśmy na rozmowy przez gadu-gadu, które wtedy było bardziej popularne. Rozmawialiśmy całymi dniami przez jakieś 2-3 tygodnie. Ja unikałam zgody na propozycje spotkań, bo wiedział, że jesteśmy z tego samego miasta. Oraz nie zgadzałam się na rozmowę przez Skype'a. Od kilku dni miałam przygotowaną wiadomość z wyjaśnieniem sytuacji i przeprosinami, bo wiedziałam, że to musi się stać, bo nie chciałam dłużej go okłamywać. Był naprawdę fajnym chłopakiem, a ja miałam nadzieję, że mimo tego kłamstwa mi to wybaczy, bo zdążył polubić mój charakter, a nie wygląd. Jednak po wyjawieniu prawdy Marcin urwał ze mną kontakt. Po tym wszystkim rozmawiałam z nim jedynie raz. I to nawet przez Skype'a, bo chciałam mu pokazać, że już nie kłamie. Ale niestety to była nasza ostatnia rozmowa. Przepłakałam wiele nocy jako nastolatka z tego powodu i teraz z perspektywy czasu wiem, że moje zachowanie było spowodowane moim bardzo niskim poczuciem własnej wartości, które było niesłuszne, ale potraktowałam Marcina bardzo nie fair i nie dziwię się, że nie chciał mieć ze mną nic więcej do czynienia. Nie wiem, czy ta historia jest wystarczająco ciekawa z porównaniem do innych, ale myślę, że pokazuje znowu, że to przez niepewność siebie próbujemy podawać się za kogoś, kim chcielibyśmy być, nie licząc się z innymi. To była ostatnia taka sytuacja, na jaką sobie w życiu pozwoliłam. Pozdrawiam Cię bardzo mocno, robisz super robotę. Bardzo dziękuję, że zechciałaś się z nami podzielić tą historią. Myślę, że nie ma czegoś takiego, że jakaś historia jest bardziej interesująca, a inna mniej. Wszystkie są ważne. Bardzo się cieszę, że na tyle mi ufacie, że właśnie chcecie opisywać swoje historie, podzielić się tym. Cieszę się też, że czasami jest to na swój sposób terapeutyczne. Dziękuję też za to, że dzielisz się właśnie z nami tym, co Cię motywowało, bo to też trochę pokazuje taką ludzką twarz katfiszów, w sensie, że oni naprawdę nie zawsze chcą źle. Że często sami są pogubieni, niedowartościowani, że właśnie nie do końca siebie lubią, może nie mają z kim porozmawiać. Może nie wierzą, że sami siebie są na tyle interesujący, że inni chcieliby im poświęcić czas. I rozumiem, skąd to przekonanie się bierze. Ale ponownie przypominam, że wcale tak nie jest, że w tym czasie, gdy jesteśmy nastolatkami, obraz nas samych jest naprawdę zaburzony. I to na naszą niekorzyść, bo myślimy, że jest z nami źle, a wcale tak nie jest. Potrafię się w tą sytuację wczuć. Osobiście nigdy nie podawałam się za kogoś innego, jednak też nie do końca wierzyłam w siebie w okresie nastoletnim. Dlatego mocno Was wszystkich chciałabym przytulić, podziękować raz jeszcze, że podzieliliście się swoimi historiami. Cieszę się, że tym razem mimo wszystko skończyły się one dobrze, że sobie radzicie, że poznałyście mężczyzn, przy których jest Wam dobrze aktualnie i że już wiecie, że Wasze szczęście nie zależy od innych. Kiedyś to już mówiłam, ale przypominam, bo Wam się spodobało i ja też bardzo lubię to porównanie. Więc pamiętajcie, że nikt z nas nie jest połówką, nie jesteśmy żadną połówką jabłka. Już jesteśmy całością, już jesteśmy kompletni, już mamy wszystko to, czego potrzebujemy. A ewentualnie ktoś może uzupełnić nas o jakieś dodatkowe kwestie, ale ich wcale nie potrzebujemy, by być szczęśliwi. Więc wiem, że często wzrastamy z takim poczuciem, że bycie z kimś oznacza, że jesteśmy wartościowi, że wszystko z nami jest okej. Ale przyrzekam Wam, że to nieprawda, to jest straszny mit i wcale to, czy z kimś jesteśmy, nie świadczy o tym, czy jesteśmy wartościowi. Co więcej, czasami jesteśmy bardziej samotni z kimś niż sami. A bycie samym wcale nie oznacza bycie samotnym. Dlatego jeżeli na przykład jesteście nastolatkami, albo nie jesteście, ale właśnie macie jakąś taką potrzebę, poczucie, że dobrze byłoby z kimś być, to pamiętajcie, że jest okej z nikim nie być, albo być z kimś dopiero jak poczujecie, że jesteście na to gotowi. A to, o co warto zadbać, to właśnie osoby, które w naszym otoczeniu po prostu będą. I nie muszą to być wcale związki. Mogą to być przyjaciele, rodzina itd. I mówię to też z własnego doświadczenia, że tak naprawdę dopiero jak człowiek zadba o siebie, jak zadba o to otoczenie, o bliskich, o to, żeby wokół były osoby, które nas akceptują, to dopiero robi się miejsce na relacje, na to, by było dobrze. Bo gdy wchodzimy w relacje z takim poczuciem, że ja jestem niewartościowa, a dzięki temu będę wartościowa,
to niestety takie relacje nie są przeważnie dobre. Mówię przeważnie, bo czasami oczywiście zdarzy się ktoś, przy kim to się wszystko poprawia, ale w większości przypadków tak nie jest. Więc pamiętajcie, że jeżeli czujecie, że potrzebujecie na przykład pomocy, z kimś o tym porozmawiać, to warto zwrócić się do psychologa lub innego specjalisty w tym temacie. I nie jest to wstyd, a właśnie siła, że chcecie o siebie zawalczyć. I wszystko z wami jest w porządku, pamiętajcie. No dobra, trochę na końcu wszedł mi taki coach, ale miałam potrzebę się podzielenia z tym. Mam poczucie, że ktoś powinien to usłyszeć, dlatego właśnie pozwoliłam sobie na to wtrącenie. A teraz czekam na wasze komentarze, czekam oczywiście też i na wasze historie, jak już wspominałam. Z góry za wszystkie dziękuję i za cierpliwość. Dziękuję także wszystkim, którzy wspierają moje działania, a zwłaszcza patronom. Angelice, Adzie, Jakubowi, Magdzie, Jagodzie i Angelice. Z mojej strony to wszystko. Przypominam, że w przyszłym tygodniu pojawi się odcinek z serii Zbrodnia po polsku z gościnnym udziałem Marcina. A teraz dziękuję wam za wysłuchanie, życzę miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.